Aha, w ogóle zapomniałem. Zapomniałem, że mam nagrywać tego Hero Siege'a. No strasznie mocne kościotrupy, moje kościotrupy. A, widzicie, to on wyrzuca, ten szczur wyrzucił takie coś, nieźle. A tu będzie boss w tym miejscu, gdzie jest pentagram. Odśwież zegar, bo się spóźnia, co znaczy, bo się spóźnia, którą ma? 23, ja też mam 23, to zegarek może mam taki ustawiony. Nie, bo jest opóźnienie na streamie. Ten... Wiesz, zegarek jest napięty do... A, no tak. Sekund. Dobra, next wave, to jest fala numer 3 teraz. Muszę kasiorkę zbierać. O, idzie jakiś szkieleton, kurde, champion. Ale to są leszcze dla mnie ci przeciwnicy. Zresztą sami widzicie, co moje miniony z nimi robią. Po prostu je miażdżą. Dlatego jestem nekromantą. Level up dostałem. No, praktycznie nic nie muszę robić. Okej, okay, a to co jest? Cast Homing Wisp. Nie, nie chcę tego. Chcę zwiększyć moc moich szkieletów. Następna fala niech idzie na mnie. Znajdajcie mi przeciwnika. Cóż, bo właśnie wróciłem z... Oglądałem twoje filmiki z Altis Life i pomyślałem sobie, że fajnie by było oglądać to na żywo. No fajnie by było, wczoraj graliśmy Altis wieczorem. W dzień to ja raczej nie gram Altisa. Oj, oj, ale dostałem w ogóle... Moja postać jest takim jednostrzałowcem raczej. Może to wynika z tego, że jest nekromantą. Za to moje kościotrupy są niezłe. Tylko, że ten szkielet, patrzcie, on nie chce bić wcale kościotrupy, tylko on mnie sobie obrał za cel. Nie wiem, czy tak powinno być. Czy tak? O nie, coś tu jest. Jakaś skrzynia, która mnie chce zjeść, ale jazda. Masakra. Co za akcja. Dobra, aha, spacja. Fala piąta. Nie wiem, do której najdalej doszedłem. A to w ogóle chyba przeszedłem. Dobra, kościotrupy są... Będziesz dzisiaj grał w Altis Life'a? Jeśli bym miał grać, to mówię to wieczorem, a dzisiaj raczej wieczorem w ogóle nie będę grał. O nie! No jak to tak? Czemu zginąłem? Restart. Tu mam inne światy, mam zamknięte. Bo tutaj jest takie coś, co do mnie strzela i to jest wszystko hamówka. Nie powinno tak być. Co tam są, na singlu grasz? Czy na multi? Gram na singlu, brodate, ale patrz, mnie zabiło mnie, no. A już jestem, wiesz, bo jestem mocny koleś. Tylko spadam na dwa strzały, ale ogólnie to jestem mocny. Nie wiem, jak perki rozdałeś? Znaczy te punkty? Wiesz co, ja wdaję sobie w to, żeby mi damage'u nie zadawali. Redukcję obrażeń, czyli dobrze, mam. No bo ja nie daję swoje obrażenia, bo ja tak nic nie robię, tak raczej. Wiesz, o co chodzi? Grając tym, grając nekromantą, to wszystko na miniony powinieneś brać. Ale nie ma nic, na miniony to tylko te. On jakąś elektryczność rzuca. Co za mysz elektryczna? Ja ostatnio z Kiślem grałem na multi, to chyba tym nekromantem dobiłem do 35 poziomu. Prawie wszystko na hita moje miniony brały. Bo to tak wygląda, jakby on miał zaraz... On już na hita ściąga prawie, wiesz. Jak one podchodzą do czegoś, to od razu wybucha. No tylko ja, widzisz, ja ginę od tych takich tych. Od jakichś kolców, czy tam kuleczek, co na mnie lecą, są. Może weź inną postać, a nie jakimś OP grasz. Może skilla pokaż z mieczem w ręce, no na pewno. To jest skill nekromanty. Tak, że każda postać, nekromanta jest OP w pierwszym świecie, dlatego że wszystkie moby muszą najpierw podejść do niego, nie? A już na przykład w drugim świecie spotykasz moby, które walą do ciebie jakimiś czarami, na przykład czy naprowadzającymi jakimiś kulkami, nie? No to taki nekromata dostaje... musi uniki robić, no. No, nekromata dostaje na hita, a wtedy właśnie się pojawia... Flaming Trails! O Boże, mam jakieś buty, które mi robią, pozostawiają po mnie ślad płonący, zajebiste. No. A potem się trafiają na przykład takie potwory, w których już postać walcząca wręcz jest dobra, nie? No i patrz, zostałem kulką jedną i mam całe życie mi prawie zdjęło. Nie mogę z tego. Idę się leczyć tutaj.
Jeszcze to odzyskiwanie życia, wiesz, strasznie ciężko odzyskać życie, które się straciło, to trzeba tych chyba z 10 mobów muszę. No. Ja zrobiłem nekromantę i zrobiłem tego piromantę na 30 poziomie. I się fajnie gra. No i z tego widzicie, ten zginął, jakieś kulki z siebie wyrzucił magiczne, prawie mnie zabił nimi. No, fala numer 5 teraz. No, z Kiślem jesteśmy już w drugim świecie, nie? Na multi. Ja byłem w drugim świecie, wiesz? Takim ciemniejszym. No, ale to multi to widziałeś, jak to działa, co innego widać. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest wina, Evolva, że po prostu ten streaming, czy tam przesyłanie danych między hostem a postacią źle działa i to dlatego tak jest. Mówisz? No, bo grałem raz z typem, nawet oddając go, kurde, gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, czy kto wie skąd, do Franców na Steamie i graliśmy normalnie. Wydaje mi się, że to po prostu może dlatego, że w trójkę graliśmy, też może być dlatego. Też może być. Potki zbieraj, nie? Z skrzynek i z tych, z wazoników, bo one zwiększają staty. A, coś takiego też słyszałem. Damage boost, strength increase. Dobra. O Boże, chyba szatan wyszedł. Dobra, jest, boss. Tylko nie wiem jaki jeszcze. Jakiś leszcz. Nie zbliżam się do niego. Ta gierka jest buy to play, ale jest stosunkowo tania. Możesz kupić podstawkę chyba za 8 złotych coś tam. No. Na G2, a potem jeżeli chcesz multi, to jeszcze jest DLC chyba też za jakieś 5 zł czy 6. Dobra, zabiłem bossa, mam level. Dobra, zbiorę kasę tutaj. You need key to open, czerwone. O, jest jakaś kostka, co to jest? Plus 2 to all stats. Czy to jest dużo plus 2? Bierz. No wiem, że bierz, ale... Czy to jest dużo? I to już mam na stałe tą w tej postaci? Tak, póki nie zmienisz tego, to masz na stałe. Mm-hmm. A nie, to była kostka, tak? To kostka nie wiem, znika przy śmierci. Cast a chance to cast a poison nova which stops all enemies in touch. Nie. Cast a soul channel. Nie. Summons Rock Golem, dobra. Summons Askeleton to fight level 12. Dobra, idę do tego portalu i tyle. Jak z Kiślem grałem, to mieliśmy dwa razy problem z tym bossem w pierwszym akcie, nie? Bo ja miałem co innego, Kisiel miał co innego i... Aha. Tylko boss był w tym samym miejscu dla nas obu, nie? Wiesz, że możesz schodzić do podziemi na danej mapie, otwiera się co jakiś czas. No wiem, no ale mi się teraz nie otworzyły chyba. O Boże, jakiś wilkołak idzie na mnie. O Boże, tu jest jeszcze jeden ten wilkołak. Nie. Gdzie są moje te miniony? Czemu nie masz tak golema jeszcze? Nie, do 24 level trzeba mieć. A to na 25 chyba jest golem. No ja mam 8. Czekaj, bo nie widzę, bo oglądam na kurde medium. O nie, Boże, znów padłem. Relics corrected, restart. No i co, i teraz nie będę już tego miał? Naprawdę? Tej skrzynki nie. Zostaje ci tylko to, co zbierasz z bossów, na przykład takie okrągłe, wiesz, małe, takie świecące. Ale one zostają tak na stałe. Być? No to jest rogu. Rogal. No i niby mam mocniejsze te miniony teraz, nie? Tylko ten pierwszy etap jest taki dość nudy, bo ja tu, wiesz, mało mam do robienia, a wiesz, i tak ich biję wszystkich na strzała. No, dlatego najważniejsze jest zabić tego pierwszego bossa i już sobie zlokować drugi etap. No ale widzisz, ja na drugi wszedłem i mnie tam coś zjadło od razu. Nie wiem, co to było nawet. Ale byłem taki bogaty. Dotarłeś tym nekromantą do drugiego w ogóle świata? Już? Nie no, byłem przed chwilą w drugim, no co, nie widziałeś? Czy co, czy to nie jest drugi świat? No wlazłem w portal. Nie, to nie jest drugi świat jeszcze.
A co to jest? Masz tak, pierwsza mapa jest leśna, a druga mapa jest taka jakby trochę pustynna, nie? No, trzecia to mapa nie jest druga mapa? To nie jest drugi świat? Nie. Trzecia mapa to jest zima. Czwarta mapa to jest taki, nie wiem, taka dżungla jakby, coś bardziej dżunglowego niż ta pierwsza. Wtedy wchodzisz do takich wielkich podziemi, gdzie jest taki w cholerę potężny boss i dopiero wtedy odblokujesz sobie kolejny świat. Światy są chyba cztery, jak dobrze kojarzę. Czyli cztery razy po cztery mapy. Czyli 16 map jest chyba w grze. Nie wiedziałem, że takie coś jest. No to ja na razie byłem na drugiej mapie. Z Kiślem dotarliśmy do drugiego świata. No co mnie zabiło? Ostatni raz, kurde. Ostatni raz daję szansę tej grze. Czy ta gra mnie chce zabić, psychicznie zniszczyć? Rage quit. Zaraz będę musiał zrobić chyba. A dostałeś kulką z bossa, bo z kulki wystrzelił we wszystkie strony. No wiem, wystrzelił, nie wiedziałem, że we wszystkie. Ja muszę chyba wszystkie pakować, wiesz, będę miał 10 000 życia. Patrz na kolor. Patrz na kolor bossa, jak boss ma niebieski kolor, to chyba zostawia tam taką niebieską różdżkę świecącą, nie? No jak, no, jak ma żółtą, ja to chyba... Strzała... Ja muszę chyba hapsy sobie, wiesz, załadować na maksa. Ja bym chciał wszystkie fale naraz, żeby wyszły, ja bym je zniszczył, wiesz. To mi tak moje szkielety są takie zajebiste, że wszystko niszczą na strzała. A w co poszedłeś w tych w umiejętnościach? No mówię ci, no. Aha, no w szkielety idę. No to wal w szkielety, szkielety magów i skeleton mastery. Tak, z 10 skeleton mastery. No ale szkielety magowie są na 12 levelu, ja mam 10 na razie. No to powolutku. W tej innej umiejętności nie warto nic dawać, bo one mają tam jakiś malutki procent na aktywację, nie? 1 czy 2% być musiał walnąć 10 punktów, żeby mieć jakąś sensowną szansę, co nie ma sensu. Szkoda sensu. Ewentualnie inną postać. Mogłbym inną postać, ale czuję się, że jestem nekromantą, wiesz? Śniło mi się. Tylko muszę się trzymać z daleka od przeciwników. No nie wyrzucają jakieś, nie wiadomo, są. Kiedy Tibia, obiecałeś, że Beki sprawdzisz? No sprawdzę może kiedyś, żebym ją miał coś ogarnąć z Tibią. Nekromikon coś tam, nie wiem co to znaczy. Co, otworzyło się coś? Jakieś przejście podziemne, czy co? Zaraz zobaczę na live. O nie, bo on tak cicho mówi, wiesz, te teksty, że... Nie wiem, o co mu chodzi czasem. A tego komentarze pewnie do tego. Tak, ale czasem mówi, że coś tam... O fuck, Juggernaut rzuca kulą. No, dobra, załatwiony. No, nekromanta sobie tam komentuje, czasami mówi na przykład, że nastała ciemność dzięki mojej potężnej mocy, a nie, to tylko mi kaptur na głowę spadł, na twarz sobie. Tak. Coś, był jakiś taki komentarz jeden śmieszny. Słyszałem go wcześniej, już zapomniałem jak ostatni. O kurczę, jakieś kule się pojawiły na mapie. Czemu one latają? Losowe wydarzenia. Czasami na przykład kule spadają, czy monety z nieba spadają. No, żebym zginął pewnie chcą. Fala numer 6. Jak Isaac. Gra cię ma zabić. Może jakiś nietoperz leci, czy co to jest? General Cuff. Nie walczyłem z typem. Wygląda jak latająca małpa. Nie wiem, pokonaliśmy go. Boże, jakieś światła z nieba. Minus 2 stamina, enemy drop, replace G. Discard G, no i co, ale to, aha, czyli on coś dropuje? O, mam jakieś drzewko bonsai. Plus 4 to all stats, bonsai 3. No nieźle, wchodzę na następny level teraz, w takim razie. Te czarmy, co nosisz, one zostają na stałe, nie? Na o Boże, coś we mnie zrespiłem się i prawie zginąłem na samym dzień dobry. O Boże, armor decrease, ale dostałem. Bo tu jakaś kusza stała, czaisz to? Masakra, fajny respawn na podkuszę. Porąbało ich z tą grą. I życie by mogli dać. Zabijać wilkołaki. Ja odpalę render i może Kiśla wyciągnę na mapie. O nie!
Boże, znów to samo było, prawie bym zginął. O, tam jest jakaś czaszka, głowa szachy. Farma expa. Respią moby. Tak samo jak w drzewkach na pierwszym poziomie. Może znów coś poleciało. To jest jakaś masakra po prostu. Zbieraj życie są. Nie, nie. Coś leci tu, jakieś kolce, kulki. Nie. Sakra, kombo mam. Level wbiłeś jakby co. Tak. No, masz to przerąbane trochę, widzę same kusze, jakieś te plujki, wszystko. Musisz znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest w miarę bezpiecznie, wiesz, do walki. Hmm. Nie wiem, gdzieś w ogóle się z moby chyba zablokowały, bo widzę, że nie ma tego. Nie chcę się pojawić. Aneks, spacja. Tu jest chyba w miarę bezpiecznie. O, tutaj. Dobra. Mam już 11 level, za niedługo będę mógł chyba robić ulepszenia tam takie fajne. Na 12 masz magów. A co, oni są fajni? Tej... No, magowie walą z dystansu, nie? I mają naprowadzone strzały, czyli wiesz, strzela i pocisk leci tak mniej więcej przeciwnikiem. Jakieś wilkołaki tu idą z północy. O nie, o nie, o nie. Nienawidzę łuczników, bo ja nie widzę, kiedy te ich strzały lecą. Wiesz, to jest taki burdel na tym ekranie. Nagle jakaś strzała wylatuje i giniesz. Na 20 chyba będziesz miał tego golema i to kill wiesz, 800 rzucasz... monsters osiągnąłem, kurde. 11 fala idzie na tym. Nice. I golem sam rozwala te moby, czyli wiesz, rzucasz golema, on zabija jakiegoś moba, od razu respisz kolejnego szkieleta i... Tak? Później nic. Na razie te szkielety i tak cisną ostro. No, ta gra nie jest w becie, tylko ta gra ma multi w becie. No jakby był normalny tryb multiplayer, taki wiesz, że możesz się podłączyć bez żadnego problemu, tylko ta gra byłaby naprawdę dobra. Jak na razie dżownicę niszczę. O Boże, boss dziś wychodzi, ale nie wiem skąd, po lewo. Zniszczyć bossa! Diablo. Jakiś Kungo! Kongo smash! Boże, co on zrobił? Zaraz padnie. Kongo strong! Nie! Boże, padły mi moje szkielety, co ja mam zrobić? Skąd wziąć? Walka z dystansu. O, faktycznie mocny, kurde, dobry. Ja mu po 19 robię damage'u. Bez moich tych... Rozumiesz, może być... Ty, Earthquake zrzucił. O nie. Nie. Fuck. Łapkę go wstać. Nie wiem, czy się da, wiesz? Czy on jest na tyle głupi. Dobra. Jak przyciągniesz przed kuszę, to obarwia. Dobra, pokonałem go. GZ. Boże, Kongo smash. You will serve me, coś tam. Enemy dropped. Plus 2 armor, minus 1 strength. No to może być dobrze, F, replace. Wymieniam to. I dostałem nunchako. Deadly but weak. Nunchaks. Wiesz co robią nunchaks? Nie, nie miałem tego nigdy. Przedmiotów jest dużo, przynajmniej z kilkaset.
Deadly but weak. Aha, czyli jestem jeszcze słabszy niż jestem, tylko jestem deadly. No to super. Ciągle mi klucza brakuje, żeby otworzyć tę złotą skrzynię, już którą się umiłem. Złotą czy niebieską? Złotą, do niebieskiej mam akurat klucze. No, w złotych najczęściej jest hajs, ewentualnie są miksturki, a w niebieskich może się trafić item. Dobra, idę na drugi poziom, wiesz? Kolejny. Dobra, o, tu są dynie jakieś. Wyczuwam dynie tu. Pumpkiny. No, moi drodzy. Szkielety, proszę tu o wsparcie. O kurde, one biją tego typa. Nie! Nie! Nie, wilk mnie goni! Boże, o, walczcie dobrze. Osłoniły mnie teraz, będą walczyć za nie. Boże, jaki mocny, co z nim jest nie tak? Nie! Masakra jakaś ta gra jest. No ty bossa waliłeś, on miał 25k życia. Gdzie ty dowiedziałeś, że on miał 20? Ja to w ogóle nie widzę, co się dzieje na tej mapie. Ja tak walę we wszystko. No bo wiesz, to musisz latać, a ja sam mogę oglądać, nie? No tak. Treasure Fort Appear, co to jest? Gdzieś się pojawił fort, w którym jak otworzysz drzwi kluczem, to możesz itemki sobie kupić. Masz sporo hajsu, więc wow! Możesz poszukać. Ale dostałem jakąś kurde kulą. A widzę. Dobra, mam ten fort. On się zamknie później, czy ciągle będzie otwarty? Jak wyjdziesz, to już zniknie. No to może nie wchodzić do niego, póki nie będę miał więcej hajsu. Oni tam was 400 kosztowały rzeczy ostatnio, jak byłem. No różne są, tylko że jak boss się pojawi, nie? I zabijesz bossa, to znika fort. To wszystko znika. Wszystko, co było na mapie, to znika. Dobra, ale ja nie mam takiej fali chyba, żeby miało zniknąć od razu, nie? Ten przedmiot, co zebrałeś, to Munchako, daje plus 50, ktoś tu pisze, Kniec pisze, plus 50 tempo na Swift nas. Aha, dobra. Dobra, wlazłem i mam tak. O kurde, mogę tak, plus 2 armor 80, plus magic potion. Ancient relic kosztuje 1000, a ja nie mam 1000 przecież, to co mogę pomarzyć o ancient relic. Tylko jak kupujesz Ancient Relika i już jakiś masz, to musisz go zamienić. Nie, to jest jak... Dobra, jak, ale to ja kupuję tak. Fizaku. Plus 2 armor. Plus 2 swiftness i kupuję jeszcze... To i plus 2 strength. Ale wykupiłem sprzętu. I wychodzę stąd. A tu jest taka ręka, jak obok mnie, jak ze mnie takie ręce z ziemi wychodzą, to tu wychodzi taka... Armor decrease, no naprawdę... Skąd ja mam wiedzieć, która jest dobra podka, która nie? Speed decrease. Tak samo jak z tabletkami widzaku, jak już zjesz podkę, to już wiesz, co robi. Tak. Dobrze mi teraz idzie o Undead Marksman. Muszę go, kurde, uważać na niego. Dobra, wiesz co, ja się wycofam, niech oni se tam biją. Swiftness increased. Dobra. I level up mam.
Dobra. Tu dałem. I dam jeszcze trochę życia. Dobra, zrobiłem tego, ale czy ten szkielet mag ma ten sam bonus od tych szkieletów, co tam jest na liście? Czy to on nie dostaje tego bonusu damage'owego? Bo tam jest taki, że twoje miniony mają więcej życia i ten, czy to jest czy to się liczy też jego? Tyczy? To działa na wszystko, co przywołujesz. Na zwykłe szkielety, na magów i na golema. Mhm. Boże, coś, jakiś dziwny dźwięk, nie wiem, czy to nie boss. Boże, coś, wszystko się trzęsie! A, roślina mnie złapała! What the fuck? A, ile ja mogę tych... To ja mogę mieć więcej magów, myślałem, że czemu i tak mogę mieć... A, to jest... Człowiek krzak! Boże, to on mnie złapał. To ten boss jest drzewem, rozumiesz to? No, on zamraża. Znaczy nie zamraża, tylko bierze takimi, wiesz, łapkami. No jakimś on mnie korzeniem się nie złapał. No, bo nic nie robi. Póki te kwiatki ci się nie pojawią obok ciebie, jak jesteś złapany, to jest okej. Dobra. Pokonałem go. Health decrease. No nie mogę z tymi podjankami. Dobra, gdzie jest bo... Gdzie jest pom... Aha, po lewej było pomieszczenie z bossa. Plus 2 strength... Nie. Decrease. G. Powiem wam, że dobrze mi idzie. Nie przerywam na razie tej dobrej pasy. Może całą grę przejdę dziś. Ale tutaj kasiorki wypadło. Ale mam dużo kasy teraz. I tu jeszcze jakiś item jest. Czemu? A nie, to chyba skrzynka, nie, chyba skrzynka się otworzyła, wiesz? Że to nie jest item, tylko skrzynka się otworzyła po bossie jakaś. Mhm, jest skrzynka z hajsem. Że tak się o multi pyta, ale multi jest po prostu jeszcze zbugowane, bo to gra robi tam, nie wiem, chyba 4 ludzi. Shattered Katana, Magic of the Suns. Oh fuck, co tu się dzieje? Nie! Nie! Masakra! Uciekam stąd. What the fuck, nie wychodzę stąd. To jest... All I see is blackness. To co, ja mogę mieć 3 te zwykłe miniony, a ile mogę mieć tych takich, wiesz, innych? Co? Kurde, nie ten guzik wciskam i gadam sam do siebie. 3 szkielety, 2 magi i ten golem. No i po tej mapie będziesz miał jeszcze jedną i będzie finalna walka z bossem. Tak? Znaczy finalna walka z bossem na tą część świata, nie? Dopiero potem będziesz mieć tego. Kolejny świat. Ty mi lepiej powiedz, gdzie ja mogę... O fuck! Boże, jakiś tornado wokół mnie jest! Co, jak ja to puściłem? To jest ta katana chyba to zrobiła, wiesz? Ja mam jakąś katanę of the suns. Nie! What the... Co padłeś. Mnie zabiło? Nawet nie widziałem, co mnie... Co mnie zabiło? Weź mi powiedz, weź patrz. No dobra, patrzę. Jeszcze parę sekund, parę naście. O. Czekaj, jeszcze nie widzę, co ci się zabiło. No tornado jest zajebiste, kurde, stary, to jest... Dobra, czekaj, patrzę. No to tornado dobre. Widzę, co zabiło jeszcze. No coś mnie, kurde, czepło. A, no nic, skończymy tego Hero Questa, będziemy wracać do tego, Hero Siege'a znaczy. Będziemy wracać do tej gry, no ale... Tu jak cię zabił, wiesz? Nie mam, kurde, nerwów.